Kolejnym blokiem będzie analiza połączeń właściwie w bloku, zakotwień w bloku betonowym, który uzyskaliśmy dzięki firmie Med Inżynieria Budowlana. To nie będzie taki długi blok. Tutaj mamy taki dość ciekawy temat, ale raczej krótszy. Więc jeżeli chodzi o samą firmę Med Inżynieria Budowlana, to firma ta została założona w roku 2008. Prezesem zarządu i założycielem, a także projektantem jest pan Marek Tomkowicz. Firma znajduje się w Sobótce, ogólnie działa na terenie Wrocławia właściwie, ale pracuje głównie na rynki zagraniczne. Także tutaj na przykład widzimy kilka wizualizacji budynków mieszkaniowych, w tym akademików ze Szkocji. A właśnie w swojej całym jakby portfolio firma zajmuje się też szeroko rozumianym projektowaniem konstrukcji żelbetowych, stalowych, też z naciskiem na właśnie projektowanie konstrukcji stalowych, gdzie jest duża specjalizacja i analizę też węzłów stalowych, a do tego także lekkie obudowy, czy właśnie projektowanie konstrukcji prefabrykowanych. Z takich tutaj też przeglądu realizacji, które dostaliśmy od firmy Med, widzimy właśnie tutaj głównie rynki w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Tutaj ciekawa też konstrukcja silosów realizowana w Egipcie, hale w Austrii, hale warsztatowe w Niemczech, czy podesty oświetleniowe w Teatrze Stonewalli w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o samą firmę, to firma Med współpracuje z nami już dość długo, bo od listopada 2017 roku, także tutaj prezes firmy, pan Marek Tomkowicz, który również jest projektantem, zdawał się już na tą współpracę z nami dość dawno. Od tych pory świadczymy wsparcie dla firmy Med. A jeżeli chodzi o takie główne zajmowanie się projektami konstrukcji stalowych, w biurze odpowiada pan Przemysław Wolski, z którym właśnie tutaj konsultowaliśmy materiały, które dzisiaj zaprezentujemy. I co dzisiaj omówimy sobie, to będzie temat, który często się w biurach powtarza, jest to dość problematyczna sprawa dla konstruktorów, gdyż jest to związane już z istniejącym projektem, który trzeba zweryfikować, zmienić. No i tutaj się pojawia ten odwieczny konflikt na linii architekt-konstruktor. Chodzi o budynek, właściwie jest to farma, która łączy z konstrukcji mieszanej, wykorzystuje stal, drewno, cegłę. Znajdują się w niej właśnie słupy kotwione już do bloku betonowego. Jest to konstrukcja istniejąca, w której celem było zoptymalizowanie właśnie tego połączenia, czy w pełni ono przeniesie wszystkie siły, które były już wyliczone. Także konstruktor otrzymał jedynie istniejące warunki z siłami, no i należało podjąć decyzję, czy będziemy modyfikować takie połączenie, dodawać, usztywniać je, czy trzeba przyjąć zupełnie inny schemat pracy. Także jest to też budynek zlokalizowany w Wielkiej Brytanii. Przy jego analizie był używany robot, no i właśnie do ocenia detali idea statyczna. Jak wygląda problem? Chodzi o to, że są tutaj bloki betonowe i dość nietypowe zakotwienia ułożone mocno mimośrodowo i siły tutaj zabierają sobie dość spory moment zginający. Także tutaj ta praca kotew i możliwość zniszczenia bloku betonowego jest dość spora, w szczególności, że mamy tutaj też nietypowe układy, gdzie na przykład słup jest bardzo blisko krawędzi tego bloku betonowego, tak jak widać tutaj po prawej stronie na dole, gdzie ogólnie też musieliśmy usunąć jeszcze śrubę, która nie istniała. I pytanie po prostu, co zrobić, żeby takie połączenie przeniosło wszystkie zadane przez już do projektu siły. Co pozwala nam idea statyka? Tutaj właśnie możemy sobie swobodnie edytować te połączenia. Także jeżeli chcielibyśmy to zrobić ręcznie, no było dużo więcej pracy, jakie wprowadzić, powiedzmy, modyfikacje. Wiadomo, chcieliśmy policzyć na początku element wyjściowy tak, jak wygląda, następnie dodać kolejne usztywnienia, żeberka i ocenić nośność tego połączenia po wprowadzeniu zmian i wybrać optymalny układ. Właśnie głównie ze względu na tutaj pracę bloku betonowego, dlatego też chcieliśmy w tym modelu akurat uwzględnić pracę stożka też, jak wygląda ten model zniszczenia betonu. Jak to mniej więcej wygląda tutaj przy wynikach?
Dostajemy analizę standardową dla boku betonowego, czyli po prostu przypadki obciążeń, które dostał konstruktor, zostały wprowadzone do modelu na początku wyjściowego. No i można było zobaczyć, jak wygląda praca takiego elementu. Tutaj po lewej stronie na przykład widać najbardziej podstawowy schemat, gdzie przy zadanym momencie tam rzędu 37 kN zniszczenie bloku było praktycznie bardzo duże, właśnie głównie przez wyrywanie stożka, nie było tu żadnych usztywnień, więc na pewno nie ma to szansy po prostu tej racji bytu taki model. Wprawdzie wiadomo, idea nie zawiera w sobie zbrojenia bloku betonowego, ale akurat ten przypadek tutaj posiadał kotwy na tyle blisko krawędzi, był to tak specyficzny przypadek, że było to dla nas nawet tutaj korzystne, żeby właśnie ocenić to jeszcze z zapasem, nie uwzględniając właśnie tego zbrojenia bloku betonowego. Widzimy oczywiście, jak wygląda praca takiego modelu, jak deformuje się blacha w podstawie, jak wyglądają te krytyczne naprężenia w betonie. I jak widać tutaj, tak samo beton uległ zniszczeniu, 143% wytężenia. No i kolejnymi właśnie modyfikacjami było wprowadzenie różnego rodzaju usztywnień żeber. I na przykład ten sam przypadek obciążenia, który tutaj kotwy nam wyszły na 400%, w drugim przypadku na praktycznie i beton na 143%. W tym przypadku skrajnym z prawej strony u góry kotwy już przy wprowadzeniu jednego żeberka spadło nam wytężenie do 74% niecałych, a naprężenia w betonie do mniej niż 50%. No i byłoby to w porządku, ale oczywiście były też inne przypadki obciążeń, no i na przykład już tam po lewej stronie, gdy moment zginający działał w drugiej stronie, to i tak tutaj to wyrywanie betonu ważyło na tym i kotwy przekraczały 155% wytężenia. Także wprowadzane były po prostu różne opcje. Tak jak widać niżej, wprowadzone były też dodatkowe żebra na środnikach tego dwutorownika, które też zauważalnie, każda taka modyfikacja, widać spadek tych wytężeń. Jednak za każdym razem te naprężenia były przekroczone. Nie było to optymalne rozwiązanie. Do czego to się sprowadza? Pokażę model, gdzie po prostu po wprowadzeniu wszystkich elementów, tak sekundkę wybiorę powiedzmy ten główny, to jest ten model, który widzieliśmy wcześniej, tutaj dowolna geometria i tak dalej. Doszliśmy do tego, że po sprawdzeniu przypadków obciążeń zadanych przez zleceniodawcę nie byliśmy w stanie uzyskać sensownego wzmocnienia, tak by nośności były przekroczone. Więc konkluzją przy tym projekcie było to, żeby po prostu pozbyć się momentu zginającego z tej podstawy przez usztywnienie, tak naprawdę połączenie słupa z ryglem. Wtedy, gdy po prostu przenieśliśmy moment wyżej, połączenie tutaj zostało już tylko wtedy pod działaniem siły normalnej, poprzecznej, co już bez problemu tutaj się przełożyło na pełną nośność z uwzględnieniem tych stożków betonowych. Także dużą pomocą tutaj idea okazała się pod tym względem, że zoptymalizowaliśmy sobie po prostu to połączenie, znaczy nie zoptymalizowaliśmy, tylko sprawdziliśmy dużo rozwiązań szybko, w sposób bardzo obrazujący po prostu zachowanie tego węzła, co można było pokazać zleceniodawcy, że jest to jedyna droga, która po prostu w jakiś sensowny sposób pozwoli zaprojektować takie połączenie. Taka opinia, żeby ją uzyskać, no, liczenia tego w inny sposób mogło być mocno czasochłonne. Tutaj w idei po prostu wyglądało to w ten sposób, że przy projektowaniu dodajemy jedną operację, sprawdzamy sobie, jak zachowuje się element z żebrem, bez żebra. Także tutaj jest to bardzo szybka po prostu droga do modyfikacji takiego węzła i podjęcie decyzji, która po prostu przyspiesza taki projekt. I z czegoś, co mogłoby zająć długo czasu, tutaj robi się szybka po prostu analiza. Jeżeli chodzi jeszcze o sam taki model, to tu jest właśnie też kilka rzeczy, które często użytkownikom, w szczególności ktoś, kto zaczyna pracę z programem, uciekają. Jeżeli chodzi o zakotwienia w bloku betonowym, to właśnie możemy je robić przez tą blachę podstawy, która tutaj jest operacją, lub właśnie tworząc dowolne blachy i dodając śruby, zmieniając na kotwy. Tu akurat ładnie nam zadziałało dodanie
po prostu blachy podstawy, bo jest to dość prosty węzeł. I z rzeczy takich, które nie każdy właśnie wie, to tutaj w parametrach bloku fundamentowego, żeby stworzyć nierównomierne offsety na bloku betonowym, należy te wymiary w każdym kierunku prowadzić po spacji. Wtedy możemy dowolnie zarządzać właśnie tutaj tym odsunięciem. I na przykład też tutaj wykorzystane było, ten model był zrobiony w ten sposób, że dodaliśmy rząd śrub, a następnie przez właśnie siatkę dowolnych śrub wstawiona została jeszcze jedna kotwa tutaj w tej pozycji. Oczywiście to można też zrobić po prostu wykorzystując kreator, czyli gdybyśmy sobie tutaj dorzucili jakąś warstwę śrub, powiedzmy w takim miejscu, klikamy edytor, rozbijamy tą siatkę i tu już normalnie możemy sobie, określając współrzędne, czy po prostu usuwając jakąś śrubę, wyrzucić taki element, klikamy zastosuj i tworzymy już w pełni nietypową siatkę. Dobrze, tak jak mówiłem, to będzie stosunkowo krótki blok. Chcieliśmy tylko właśnie pokazać możliwość analizy tego typu też nietypowych rzeczy, możliwość właśnie łatwej modyfikacji oceny istniejących elementów pod kątem właśnie nośności, jak to wszystko tutaj można łatwo uzyskać.